Trzy. Nagrywamy. Proszę się uspokoić. Złap oddech. Przypomnij sobie fragment wyznania wiary, który dzisiaj będzie. Pamiętam. Jezus Chrystus, umęczony pod pońskim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony. I pogrzebiony. Jedno zdanie, a tyle emocji. <laughs> Pierwsze skojarzenie, jak to czytałem. Że jedno krótkie zdanie, a tyle emocji. Wątków... Treści, naprawdę bardzo dużo treści. To nie jest tak, że to jest tylko 61 punktów katechizmu, bo tyle ma. Już widzę, że nie doczytałeś wszystkich. Czytałem wszystkie. Wszystkie. Ja sobie to tak rozpisałem. Najpierw, że to jest treść, która ma konkretną formę historyczną. Tak. Drugie to, żeby cokolwiek z tego wydobyć dla nas ważnego, potrzebna jest wiara. Tak. I trzecie że wszystko ma swoje tło, że nic się nie bierze tam z przypadku. Bardzo fajne, bardzo fajne. To, co ja wydobyłem, o czym bym chciał powiedzieć, to tak pokazać, jakie wąty mieli przedstawiciele religii żydowskiej do Jezusa. To jest to tło. A to świetnie, to nam to jest się tło, zgadza. Bo, bo to, że konkretna forma historyczna, no to to, że tam się Piłat pojawił, że pod polskim Piłatem. No nie, to, to jest zaznaczenie że całe wydarzenie śmierci cierpienia Chrystusa jest wpisane w historię świata, że można to sprawdzić. Jest konkretny świadek tego wydarzenia, który tak. co więcej podpisał się pod wyrokiem. Podpisał od wyrokiem dokładnie, podpisał się pod wyrokiem. A pamiętasz ten obiad, jak mówiliśmy, że planujemy takie nagranie z takim tematem. To ksiądz biskup mówi, żebyśmy powiedzieli, że to się można znaleźć jak Piłat w wyznaniu wiary. Tak, tak, dokładnie. Skąd on tam jest? Bo, no bo zobacz, w wyznaniu wiary raczej powinniśmy mówić o Jezusie, o Matce Bożej, o Duchu Świętym, a to nagle Piłat, pyk. No to jest w ogóle ciekawe, że wyznanie wiary ma właśnie charakter historyczny też, że to nie jest tak, że to jest tylko zbiór takich idei najważniejszych dla, dla chrześcijaństwa, tylko właśnie tam jest też historia wpisana. I to jest w wyznaniu wiary, w takim fundamencie byśmy powiedzieli. No to idźmy do tego. Do tego. Może zacznijmy od tego tła. Dlaczego w ogóle Jezus musiał umrzeć, pomijając zapowiedzi proroctwa i, i, i kwestie związane z odkupieniem. Czym On. Jak przeskrobał sobie u Żydów? No tak delikatnie powiedziałem. <śmiech> <śmiech> no, y, według Katechizmu tam jest sporo takich odniesień, które pokazują, gdzie była. Y, no. Katechizm zgrupował to w trzy grupy. Tak. Po pierwsze, chodzi o posłuszeństwo Jezusa wobec prawa. Tak. I teraz każdy ten moment, kiedy Jezus idzie wypełnić prawo, ale inaczej go zinterpretować. Mówi, nie naruszę żadnej joty, ale w to prawo tchnął ducha. Nie człowiek dla szabatu, ale szabat dla człowieka. Znaczy, to może by trzeba było jeszcze więcej powiedzieć, bo nie tylko wypełnia prawo, ale żeby dobrze rozumieć prawo w Izraelu. Z jednej strony jest to literalne prawo zapisane, a z drugiej strony jest interpretacja prawa, mhm. czyli jak tą literę rozumiemy. I w Izraelu, z tego co wiem, to jedno i drugie jest na równi, że tak powiem. Że jeżeli jakiś nauczyciel prawa tłumaczy, to to jest tak jak samo prawo. Nie wiem, czy mam rację, ale tak mi się wydaje, że to ma taką bardzo ważną rolę, ten, ten sposób interpretacji prawa. Było wielu interpretatorów tak. i szło się za jakimś mistrzem, który wskazywał interpretację prawa. Jezus też się objawia jako ten, który interpretuje prawo. Ale ma coś w sobie takiego, że oni go nazywają nie tylko interpretator, ale ten, który naucza z mocą. Z mocą, właśnie. I tu jest to takie chyba, co Żydom bardzo nie pasowało, że on interpretując, co zawiera prawo... Jednocześnie nadawał mu zupełnie inny kierunek. Tak. Zupełnie inne znaczenie, zupełnie inną wartość. No to pamiętasz tą scenę? Czy w szabat uzdrowić, życie ocalić, czy życie zniszczyć? Tak, tak. No. A oni byli tak literalnie związani z prawem, żeby pewnie się trzy dni zastanawiali, czy, 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 czy temu pomóc człowiekowi, czy nie. No bo teoretycznie, gdyby chodziło tylko o literę prawa, on jej nie zmienił. Mm. Więc czemu się tu czepiać? No, Dlaczego to... tak wielkie znaczenie miała ta interpretacja prawa? Że On powiedział, że to należy rozumieć tak, że to należy rozumieć w taki sposób, że to ma takie odniesienie do życia. No, mam wrażenie, że dotknął ich do żywego, bo na zewnątrz można zachować prawo, ale wewnętrznie człowiek ma takie poczucie, że kurczę, no jednak nie zrobiłem tego, co mogłem zrobić najlepiej. A Jezus mówi, to, co jest istotą głębią. No tam jest nawet coś bardzo mocnego powiedziane. Na co ja, szczerze mówiąc, chyba nigdy nie zwracałem uwagi, że Żyd nigdy nie mógł w pełni wypełnić przepisów prawa. Tak, katechizm o tym wspomina. Tak, tak. Nie że było Żyda, który by zachował wszystkie przykazania. Wszystkie przykazania. Dlatego musieli e, składać ofiarę za te właśnie nie da, niezachowane przykazania, no nie? I tam jest tak mocno powiedziane... Jeżeli opuścisz chociaż jedno... To, to jesteś, wszystkie opuściłeś. Jesteś to jesteś winien w ogóle, opuszczenia wszystkich. To, to tak dzisiaj patrzyli z takiej perspektywy na chociażby dekalog, gdzie jest tylko 10 przykazań, no to, to, to już jest problem. Natomiast tam jest pięknie powiedziane, że Jezus to jest ten, który nie tylko wypełnia prawo, dopełnia, odsłania Jego istotę, ale On zachowuje wszystkie co do Joty. O, dobre. Nie? On zachowuje wszystkie te przykazania. On nie ma tej sytuacji, którą mają cały naród izraelski, że czegoś mu brakuje, że czegoś nie dopełnił, że czegoś nie zrobił. To no taki świetny moment w świątyni. Czy płacić podatki Cezarowi czy nie? Jezus taka prosta odpowiedź, a tak ich to dotknęło, nie? że oddajcie Bogu co boskie, Cezarowi to, co należy do Cezara. Czemu nie na to wcześniej nie wpadli? No. To jest to właśnie, że on miał, tam jest też powiedziane, że, że mógł to zrobić, ponieważ no, był wcielonym Synem Bożym, no nie? że no, miał inny status, że tak powiem, to była inna półka człowieka niż, niż wszyscy pozostali w Izraelu. Czyli pierwszą rzeczą, którą sobie przeskrobał, to całe, wszystkie wydarzenia związane z interpretacją i z prawem i wypełnianiem tak, prawa. I wypełnianiem prawa. Druga rzecz, no to mówił o miejscu świątyni. Dla Żydów świątynia jest miejscem świętym, do którego pielgrzymują. Tam toczy się kult. Tam składają się ofiary. Były synagogi, w synagogach później czytano słowo. Ja Ale to, najważniejsze, co świątynia oznaczała, to jest miejsce, gdzie był Bóg, gdzie tak, była Arka Przymierza. obecności Boga, no nie? I Jezus nagle przychodzi i mówi, że ta świątynia będzie zburzona, że ja ją odbuduję, ona już nie będzie taka najważniejsza, że ofiara będzie tylko jedna, a nie co roku, że arcykapłan i tak dalej. No i oni mówili, jak to możliwe, że ty tak gadasz? No zaatakował coś świętego no nie? w Izraelu. Tak, przynajmniej Żydzi tak to interpretowali, bo to było troszkę przekłamane. Bo Jezus nie powiedział, że on zburzy świątynię, tylko powiedział, zburzcie ją, a ja, a ja ją odbuduję no nie? w trzy dni. Mówił o świątyni swojego czyli, ciała. Czyli on wydobywał znowu to, co z prawem, z świątyni wydobywał to, co jest w niej najistotniejsze. Tak myślałem, że on pokazywał, że świątynia to nie są tylko mury i miejsce. Że rzeczywistość świątyni jest o wiele szersza, bogatsza i on jakby próbował im pokazywać, że nie chodzi o ten kamień. A jednocześnie dbał o te kamienie, bo to on wyrzucał stamtąd kupców i tak dalej, tych bankierów. Więc, więc z drugiej strony troszczył się o to miejsce, które dla Izraela było święte wypełniał przepisy, chodził na pielgrzymki i też katechizm wspomina, zapłacił podatek na świątynię. Tak, dołączył się tam do tego datku, co Piotr miał co Piotr zapłacić. miał zapłacić. Więc z jednej strony widział coś więcej, yy, inaczej postrzegał świątynię, a z drugiej strony dla niego też była wyjątkowym miejscem. No i w wieku 12 lat chciał tam być. No był w domu ojca, to mi się też spodobało, że dla niego świątynia to był dom ojca, w którym się mieszka. Tak sobie pomyślałem, czy my mamy takie podejście do na przykład kościoła parafialnego. No nie? Że to jest taki świątynia, gdzie ja mieszkam. Do której no. ja też należę. Do której należy, która jest domem. No, w wielu miejscach na parafiach to słychać. Ksiądz prowozło w ogłoszeniach, mówi, że to nasza świątynia, nasz wspólny dom, nasz, najważniejszy nasz dom w parafii. Toś to się moim zdaniem dzieje. No, no i trzeci punkt, w którym sobie według katechizmu Pan Jezus przeskrobał użydów no to dotyczy się wiary w jednego Boga. I chodzi tu o te sytuacje, kiedy Jezus na przykład odpuszcza grzechy. A grzechy odpuścić może tylko Bóg, który dla Żydów nie utożsamia się z jakimś człowiekiem. Kiedy stawia się na płaszczyźnie Pana Boga, no nie? że jest równy z Bogiem. Tak. I, i te, albo tak długo jestem z wami, jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi Ojca. Nie. To było w ich, myślę, światopoglądzie bardzo nowatorskie. Tak, określanie siebie, że ja jestem... Albo, że zanim Dawid przyszedł na świat, no nie, to ja już byłem. Czyli wyprzedza wszystko, pokazuje siebie jako tego, który ma to samo imię, które Bóg. Oto tu jest coś więcej niż Salomon. Tak, dokładnie. Tu jest coś więcej niż Jonasz. I potem ta scena w ogrodzie oliwnym, jak oni... Przy... Kogo szukacie? Jezusa. Ja jestem. Tak, tak. I oni znowu, no na kolana. Nie. Czyli on dokładnie miał świadomość tego, kim jest i chciał pokazać Żydom... Przez słowo, ale też właśnie przez te znaki, te co ty mówisz, że odpuszczał grzechy, że ma taką moc. No i jeszcze wszystkie cuda, które, u których nie potrafili sobie wytłumaczyć. A mnie dotknęło to, że katechizm przypomina, że Jezus miał też wielu przyjaciół czy znajomych spośród faryzeuszy, którzy uwierzyli. To nie jest tak, że On sobie przeskrobał wszystkich. To nawet więcej. Ja kiedyś czytałem książkę, która podkreślała bardzo mocno, że... My żyjemy w takim dziwnym przeświadczeniu, jakby Żydzi całkowicie Jezusa odrzucili, a potem chrześcijaństwo. A to jest nieprawda, że chrześcijaństwo się rozwijało przede wszystkim w narodzie wybranym, wśród Żydów. To Żydzi byli pierwszymi chrześcijanami, to oni do, tego, do tej wspólnoty należeli. Nawet nie tylko faryzeusze, ale w ogóle Żydzi. I, i tak autor tej książki, Wittor Messori, który jest też dziennikarzem, podkreślał bardzo mocno, że żeby Umieć odkrywać to, jak bardzo Jezus musiał wpłynąć na, na Żydów, skoro tak wielu poszło potem drogą chrześcijaństwa, drogą, którą on wytyczył. Więc to jest, to, to jest dobre, że podkreślenie, że, że byli faryzeusze czy uczeni w piśmie, którzy byli po stronie Jezusa, i mało tego byli takimi ukrytymi uczniami. Tak, tak, tak. Nikodem, który to Nikodem był obecny przy pogrzebie Jezusa, a apostołów nie było. Załatwił sprawę, tak naprawdę. Co do tego prawa, które Jezus wypełniał, mam taką ciekawostkę, takie dopowiedzenie, że dzisiaj można spotkać inne sposoby wyrażania dziesięciu przykazań. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego: nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł i tak dalej. Natomiast można ujmować te same treści co do sensu w takim wyrażeniu, że masz do czegoś prawo. Na przykład, rodzice mają prawo do szacunku od swoich dzieci. Ty masz prawo do świętowania Dnia Świętego. Ty masz prawo do ochrony życia. Ty masz prawo do ochrony swojej własności. Innymi słowami, powiedzmy ten sam sens. Ta sama treść, tak naprawdę. Są takie próby takiego przedstawienia dziesięciu przykazań. Takie pozytywne, no nie? Żeby nie używać tego takiego negatywnego stwierdzenia nie wolno, no nie? Albo nie. Nie zabijaj, masz I prawo do życia. Jest to, jest to ciekawe, żeby sobie tak spróbować, czy bym potrafił ująć w innej konwencji te prawdy, które są zawarte w 10 przykazaniach. Pamiętasz, myśmy to kiedyś robili na wyjeździe takim rekolekcyjnym nad morze i tam też układaliśmy naszymi słowami dziesięć przykazań. Tak, tak, było coś takiego. Wiem, że szóste było, nie cuduj. <laughs> To było dla, dla dzieci, więc troszkę było trudniejsze, że tak powiem, bo wodekalog jednak no, jest takim bardzo mocnym prawem. Natomiast ja sobie wypisałem parę takich tematów, które myślę, że są dobre do dopowiedzenia. Dajesz. Jedny taki ważny temat, myślę, bardzo mocno dyskutowany, to jest, że Jezus cierpiał i umarł z woli Bożej, zgodnie z pismem. Mhm. No i takie pytanie, które już nieraz było postawione w historii chrześcijaństwa, to czy musiał tak cierpieć, czy musiał umrzeć i czy to był jedyny sposób na to, żeby odkupić człowieka? Ja to osobiście przerabiałem przy jakichś rekolekcjach, które przygotowywałem i wygłaszałem później i tam znalazłem takie tłumaczenie, które mi bardzo odpowiada i mi wystarcza, że mógł oczywiście w każdy inny sposób zbawić ludzi. To nie musiała być taka męka aż tak brutalna. Ale w tej interpretacji, w tej odpowiedzi było tak, że Jezus, tak zwracał się do. Te... Bóg zwraca się do Jezusa, pokaż im, jak bardzo ich kocham. Jeśli trzeba przyjąć krzyż, przyjmij. No, to jest właśnie takie z jednej strony faktycznie najbardziej yy, racjonalne, wydaje mi się, wytłumaczenie, że chcąc pokazać prawdziwą miłość, robi się to aż po śmierć, no nie? I nie cofa się przed tym. A z drugiej strony, jeżeli Bóg to, że tak powiem, zaplanował właśnie w taki sposób, przedstawił to w całej historii zbawienia, no bo zapowiedział to, pokazał tego sługę Jachwę, który będzie cierpiał u Izajasza, czy już dużo wcześniej pokazał, że ten, który odkupi człowieka, no przejdzie taką drogę cierpienia. Mhm. Jezus, który od początku apostołom tłumaczy, że to go czeka i nie ma odwrotu, że moment, kiedy Piotr mu mówi, że nie, to cię nie spotka, mhm. to usłyszał, zejdź mi z oczu szatanie. Czyli tak, by to była faktycznie taka droga no jedyna, która w tym momencie zostaje, że on się nie może już od niej wycofać. Ciekawe. Z drugiej strony cała taka jego wewnętrzna walka o to, wtedy, kiedy w Getsemani przyjmuje od Boga ten kielich, czyli zgadza się na tą drogę, zgadza się z wolą Pana Boga, no to pokazuje, że to jest pytanie, które w pewnym sensie jest słuszne, i chyba dopiero kiedy się je postawi, tak jak ty mówisz, że robiłeś rekolekcję na ten temat i wtedy znalazłeś sobie odpowiedź, która Tobie wystarcza. Że chciał pokazać miłość. Że nie cofnie się przed niczym. Że nie cofnie się przed niczym, no nie? Ale tam jest jeszcze pokazane coś więcej w katechizmie i to mi się bardzo też spodobało. Że to jest jedna perspektywa, że Pan Bóg robi wszystko, co może, żeby pokazać człowiekowi, że go kocha. Czyli jest gotowy poświęcić nawet swojego syna. Zgadza się na to, żeby syn mógł przyjąć krzyż, no bo on mówi, że sam przyjmuje ten tak, krzyż, tak. nikt go do tego nie zmusza. Ale z drugiej strony jest sytuacja człowieka pokazana w katechizmie, o której my chyba rzadko dzisiaj mówimy. Jest pokazane, że człowiek jest w sytuacji grzechu. Grzechu, który wymaga odkupienia. Odkupienie dokonuje się Cząstkowo jakby przez składanie tych baranków w ofierze mhm. w Izraelu. I Jezus przychodzi jako ten, który składa siebie w ofierze. Raz, no nie zawsze. tylko pokazuje, że Pan Bóg was kocha, ale pokazuje też, że jak gdyby Pan Bóg ma sposób na taką ofiarę, która odkupi człowieka, która w końcu zadziała w stu procentach. No, i pytanie, czy to musiała być akurat ofiara? Czemu to ofiarę. No właśnie, no, czemu a czy to można nie się jakoś o... inaczej odkupić, no nie? No czemu odkupuje się ofiarą? Krew za krew? Ja dotarłem do takiego. Pamiętasz, jak Pan Bóg zawiera przymierze z Abrahamem, to tam Abraham miał rozłupać na pół zwierzęta, rozsunąć od siebie. I pomiędzy tymi przeciętymi połówkami przechodzi Pan Bóg w postaci tam ognia. Przesuwa się między tak, tymi. Tak. Roz. Rozciętymi i takie przejście drogą krwi, to było powiedzenie, że to przymierze jest zawierane na zawsze i nic nie może go złamać. I teraz uwaga, coś co doczytałem dzisiaj. A jeżeli ktoś złamał tak zawarte przymierze, to było prawo, żeby go tak samo rozrąbać jak te rozrąbane zwierzęta. No, to, to jest mocne. Czyli tak naprawdę składanie ofiar z baranków w świątyni jerozolimskiej to była próba przebłagania za te momenty, kiedy złamało się przymierze. Tak. To pierwsze z przymierze z Panem Bogiem. Coś takiego. Takie pierwotne jakby, no nie? Ja się nigdy nie spotkałem z tym dopowiedzeniem, że kto złamał przymierze, można go tak samo rozrąbać. Dzisiaj po raz pierwszy. No nie ukrywam, że to jest książka rozważania na rok wiary i to pisze ksiądz profesor Edward Staniek. Nie wiem, czy on to cytuje z jakiegoś apokryfu, czy z jakiejś tradycji, ale obraz jest niesamowicie Pewnie mocny. Pewnie wzięte z Ojców Kościoła, bo oni tak mocno, bardzo często komentowali. Ale to by też się wpisywało w takie... W ogóle podejście do krwi. Tam katechizm też ciekawą rzecz tłumaczy, którą myślę, my rzadko rozumiemy, kiedy skazywano Jezusa i ten tłum Żydów krzyczał krew jego na nas i na nasze dzieci. Nie wiem, czy wyłapałeś, że tak. tam katechizm bardzo mocno podkreślił, że to nie jest na takiej zasadzie, że. Nie chodzi tam o winę. O winę, tylko że to jest podpisanie się pod wyrokiem. Czyli Odniesienie do krwi miało właśnie taką też wartość, że się podpisuje pod wyrokiem, który zapada. A z drugiej strony to miało pozytywne znaczenie, że krew, która usprawiedliwia, usprawiedliwi tych, co tam stoją i ich dzieci, o czym katechizm mówi tam troszkę dalej, bo Jezus na krzyżu mówi, że oni nie wiedzą, co mówią. Tak, to Oni już jest robią. ten sens wydobywany z odkupienia poprzez Wiarę dzisiaj, no nie? czyli mając już całą taką treść y, historii zbawienia. Tak, bo w pierwszej chwili mamy wrażenie, że y, tylko Żydzi są winni śmierci Jezusa. Ale potem katechizm podpowiada, nie można tak powiedzieć. Że każdy, no nie? Winny jest ten, kto grzeszy. Ten, kto grzeszy. I każdy grzeszący zadaje cierpienie Jezusowi. No nie dokłada do tego cierpienia. Także to jest taka jedna rzecz, która, która myślę, że jest ważna, żeby wybrzmiała. I ta odpowiedź, którą ty powiedziałeś, jest na pewno najlepsza, jeżeli chodzi o przeżywanie tego. Że ta śmierć Jezusa miała pokazać, że Bóg kocha człowieka, no. Aż po krzyż. I to kiedy mówiłem. to bierzesz tak na medytację, to masz tam gdzieś z tyłu głowy takie myślenie, że przecież Bóg wiedział, że pokona śmierć. I to z jednej strony jest droga krwi Jezusa, ta droga krzyżowa i to przechodzenie, to zawieranie przymierza, ale z taką Jego pewnością. Ale to... z drugiej strony przechodzi przez cierpienie jako człowiek, no nie? przez całe wydarzenie śmierci. Yy, dotyka go ta śmierć, pokazuje, że. Yy... To jest bardzo trudne wydarzenie wtedy, kiedy krzyczy, że Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił na krzyżu, no nie? Ja wiem, że zaraz będzie, że to jest cały psalm i trzeba całą treść wziąć pod uwagę, ale, ale to równie dobrze można zinterpretować jako moment, kiedy Jezus jest faktycznie z tymi wszystkimi, którzy się czują opuszczeni przez Boga, z tymi wszystkimi, którzy są daleko od Boga i i tutaj jest to, co chyba katechizm tak mocno podkreśla w tym całym wydarzeniu cierpienia Jezusa, że chodzi o to, żeby człowieka pojednać z Bogiem. I że to się dokonuje właśnie poprzez przez, krzyż, ofiarę. przez ofiarę. A mam świetny obraz tego, że Jezus cierpi, ale jest pewny, że będzie coś świetnego: człowieku dentysty. No, bo... no Nie wiem, czy bym porównał tego cierpienia do, do <laughs> nie, tego, co przeżywał nie. Chodzi Jezus mi o tą świadomość ludzką, nie? że ja bym wolał nie cierpieć w czasie naprawiania zęba. Boję się tego bólu i tak dalej, ale mam pewność, że za kilkanaście minut będzie wszystko ok i będę szczęśliwy i zadowolony. No to tak jest z każdym wydarzeniem takim, gdzie, gdzie idziemy do lekarza na operację, na jakiś zabieg i gdzie czasem to trzeba zrobić w taki sposób, że odczuwa się ból, albo że odczuwa się ból po zabiegu przez jakiś czas, a prowadzi to do tego, że człowiek się czuje lepiej niż wcześniej. Tak. No nie? I zmierzam do tego, że nawet taka wiedza, że po wszystkim będzie dobrze, ale jednak ból mnie czeka, no to jest przejmująca, nie? że on się bał jak człowiek, on, on przeżywał ból jak człowiek. Tak, przeżywał ból jak człowiek. I to jest, to jest bardzo ważne, że to było naprawdę zmaganie się yy, Jezusa o to, żeby, żeby dać radę, że tak powiem unieść to, to, to brzemię, które miał, na które się zgodził, które przyjął, gdzie sam oddawał życie, ale tam jeszcze, jak już podkreślasz to, że Bóg miał perspektywę, że będzie zmartwychwstanie, bo od początku też o tym mówił, to, to podobam się w katechizmie i to też chyba jest coś, o czym my rzadko mówimy na katechezie i chyba rzadko mówimy w homiliach, że jest różnica między ciałem, które zostało pogrzebane Jezusa, a ciałem człowieka, które my grzebimy na cmentarzu. I tam jako? jest mocno powiedziane, że ciało Jezusa to nie są zwłoki. E. No w katechizmie sprawdź. No nie wiem gdzie. No sprawdź, jak czytałeś katechizm, no zobacz. To będą ostatnie, ostatnie kilka punktów tego, żeby z Chrystusem. To jest coś, czego nigdy nikt nie poruszał. Już widzę po Twoim minie, że nigdy o tym nie słyszałeś. Śmierć Chrystusa jest prawdziwą śmiercią. O. Ze względu jednak na jedność, jaką osoba syna zachowało ze swym ciałem, nie stało się ono martwymi zwłokami jak inne ludzkie ciała, ponieważ niemożliwe było, aby śmierć panowała nad nim. A ja to, sobie to, to jest już mistrzostwo świata. A ja sobie to tłumaczyłem w perspektywie trzeciego dnia. Nie od razu. W perspektywie trzeciego dnia. No nie, ale tu nie ma, że perspektywa trzeciego dnia. Tu jest powiedziane, że ciało Jezusa, który umarł na krzyżu, nie było zwłokami. A to chyba taka poetycka gra słów. A no właśnie nie wiem, czy tak do końca, bo tam jest jasno podkreślona teologia wcielenia, teologia Syna, syna Bożego. I to jest coś, no... Spotkałeś się kiedyś z jakimś komentarzem większym na ten temat? Z nie. jakimś wytłumaczeniem tego? Nie, natomiast ja to rozciągam na ten czas zmartwychwstania. No bo nie. nie. mogę odmówić stuprocentowej śmierci Jezusowi. Skoro umarł, to po śmierci są zwłoki. No właśnie, pytanie, czy to, że umarł, to oznacza, że po śmierci są zwłoki? A co może być? No bo jeżeli on jest tak zespolony z ciałem, Syn Boży, Syna Bożego się nie da zabić. Bo mówimy, Syn Boży to jest druga osoba Trójcy tak. Świętej. Tak, to jest ten, który się wcielił. Tu Jego się nie tu da zabić. Natur. On na krzyżu nie mógł umrzeć. Na Aha. krzyżu mógł umrzeć Jezus Chrystus, ale nie Syn Boży. No bo Boga się nie da zabić. No To kto umarł na krzyżu? Jezus Chrystus. Wcielony Syn Boży. Jeśli nie popełniliśmy herezji, to kochani, spotkamy się w następnym podcaście. A jeśli tak, jeśli nas nie będzie, to znaczy, że wiązka drewna na Stosik się przydała. No nie, to ja nie wiem, czy dzisiaj na to odpowiemy. Może to zrobimy na następnym. to dzisiaj wytłumaczymy tak dokładnie, ale to jest coś, co no, jest takie bardzo ciekawe. Z jednej strony musiał naprawdę umrzeć. Aby to wszystko miało sens. Tak. Nie, nie może być inaczej. A z drugiej strony, no, ujmujący jest taki obraz, że to ciało Jezusa, które jest zdjęte z krzyża, martwe, specjalnie nie używam słowa zwłoki, tylko że ciało, które jest martwe, jednocześnie nie jest zwłokami, czyli jednocześnie ma w sobie dalej pierwiastek życia, który jest jak gdyby wzięty z tego, że jest cały czas zespolone z Synem Bożym. No, jest, jest temat, no nie? Z takiego, Zaj wydawać by się mogło, jasnego tematu. Zaintrygowałeś mnie. Bo mnie to zaintrygowało, bo powiem szczerze, nie przypominam sobie przez całe studia z teologii przynajmniej jakiegoś jednego małego punktu na dogmatyce czy na biblistyce, który by dotykał tego tematu. Mhm. Tak jakby to było takie jasne, no nie? że umarł pogrzebany z martwych stał. A tu się okazuje, że w tym wydarzeniu pogrzebania Jezusa w rozumieniu Jego ciała, które jest pogrzebane, może być bardzo ciekawe podejście do tego, jak rozumieć w ogóle ciało, jak rozumieć śmierć, Żydną się z Państwem, zagrożeni ekskomuniką. Nie, 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 nie. Nie ma tu żadnego zagrożenia ekskomuniką. Proszę nie wprowadzać takiego klimatu. Natomiast myślę, że jest ciekawy temat, który warto by było może jeszcze zgłębić. Zwłaszcza, że w katechizmie to też jest tylko kilka punktów. Z takich dopowiedzeń, na które już raczej nie ma czasu, chciałem wspomnieć o krzyżu. Bo dzisiaj mówiliśmy sporo na temat tej drogi krwi, drogi cierpienia, śmierci na krzyżu. I ciekawostką jest dla mnie to, że krzyż inaczej przedstawia kultura wschodu, inaczej kultura zachodu. Na wschodzie Chrystus na krzyżu jest przedstawiany jako król w takiej postawie w szatach czerwonych, w koronie, zwycięzca, zwycięzca. te ręce nie tyle są przybite, to są takie postawie, to się nazywa postawa oranta, że, że ten Jezus na krzyżu się modli za nas. Natomiast na zachodzie, za sprawą zdaje się też świętego Franciszka z Asyżu, ten wizerunek Chrystusa jest mocno pasyjny, gdzie widać tą grozę krzyża. Wiele też jest przedstawień, gdzie jest samo krzyż bez pasyjki, ponieważ my tutaj mówimy, że ten widok cierpienia jest momentami zbyt mocny. Ale to są dwie tradycje, które się uzupełniają. I, I chciałem dopowiedzieć o szacunku wobec krzyża, że pamiętam, że zawsze w domu był, na kolędę się wystawiało krzyż i te lichtarzyki, nie? te dwie świece Świec, obok. Tak. Krzyż, pamiątka zbieżmowania, przybite nad drzwiami, czy w moim pokoju, czy w ogóle obecność krzyża w przestrzeni domowej. Warto sobie tak zobaczyć. Nie? Ja ostatnio już jako ksiądz kupiłem sobie, zamówiłem, bo, bo nie miałem. Tu się przeprowadzasz, tam się przeprowadzasz. Nie, nie zawsze na ściany wieszasz obrazy wszystkie. Postanowiłem sobie, że chcę mieć w swoim domu ładny krzyż, który gdzie też będzie mi służył jako znak przy modlitwie. To, co mówi katechizm, że krzyż to jest najmocniejszy znak nadziei. Jeszcze jedno, co jest w katechizmie, cytat, nie wiem z kogo, bo szczerze mówiąc, jest sprawdziłem przepisu ale że krzyż to jest jedyna drabina do nieba. To tym bardziej pokazuje, dlatego, dlaczego trzeba się tak bardzo o niego troszczyć. Amen. Amen, Amen.